TV. Halo, halo, witam gorąco, Maciej Smoliński, telewizja Polo TV. Kochani, przed nami kolejny odcinek programu Gwiazdy Polo TV. Jesteśmy właśnie na obrzeżach Białegostoku. Za nami cudowna natura, czyste powietrze, a za chwileczkę tylko u nas prawdziwa gwiazda, niezwykła wokalistka, prowadząca program slideshow i mistrz kierownicy najszybsze kierowcy. Jaką kotą prywatną sprawdzimy chwilę. Oto jej dom, oto jej drzwi, pukamy, dzwonimy. Dzień dobry. Dzień dobry. My na plotki, na kawę. Kawa własna? Niech będzie nasza własna. Cukier? Mamy. Bo jak nie, to 5 zł. Chodźcie. Ale mamy też muzykę, chodźcie. Zapraszamy. Gwiazdy, gwiazdy. Polo TV. Jesteśmy już w... Pasta, jej dom, miejsce ciepłe, bardzo ciepłe. Może takie serce domu, nie? Kominek. To tu najczęściej relaksujesz się, spotykasz się z przyjaciółmi, z rodziną? Wiesz co, najczęściej przychodzę do pracy, piję kawę, gdzieś sobie, wiesz, telewizor gra lub ewentualnie biorę na kolano laptopa i coś tam jeszcze sobie sprawdzam. No takie... To takie twoje marzenie, które się spełniło? Każdy ma marzenie mieć dom. A czy to jest moje marzenie, które się spełniło? Gdybym miała jeszcze raz go budować, zrobiłabym je na pewno inaczej, wiele rzeczy inaczej. Na pewno zrobiłabym okna niżej, zrobiłabym bardziej drewniane, takie, wiesz, starodawne. Ale projekt był jaki był, no bo projektant, prawda, coś musiał posklejać. Zresztą ja w ogóle chciałam kupić stary dom, wiesz? Stary dom taki po jakichś tam dziadkach z jakiejś wioski przyciągnąć, nie? Poskładać go od nowa albo wyremontować, ale mąż powiedział, że można dwa takie wybudować nowe, niż więcej pieniążków po prostu pójdzie na renowację takiego starego, niż zbudować od nowa. No. Staram się go urządzić tak, żeby miał serce, nie? Żeby miał mnie. Jest, to no właśnie, dużo ciebie. Są pomysły, są projekty, ty masz artystyczną duszę. O niej dzisiaj jeszcze pogadamy. Na przykład, co to jest twoje pomysły? Moje pomysły, no ten kominek. Ten kominek, tak? Tak, wymyślałam sobie, to w ogóle ci, co robili ten kominek, to powiedzieli, że to jest pies Baby Jagi. Więc... co jeszcze takiego? Ściany, rzeźby robiłam na ścianach własnoręcznie. I zapalasz się, jest klimat. Cały salon. Salon na piętro, jak idzie, to też to jest drzewo. To jest drzewo, które konary, wiesz, wypuszcza. Co mojego? No, zobacz, łączę kary, nowoczesne. Uwielbiam jakieś stare donice, jakieś świeczniki z butelki, powiedzmy, zrobione. Jakieś te... No, jest swojski klimat. Za momencik muzyka, tylko u nas w programie Gwiazdy Polo TV. Ewa, mamy teraz wielki sukces Basty. Ja obserwuję YouTube, tam są miliony, to już nie setki tysięcy, tylko miliony, jeśli chodzi o tworzenia. No ponoć dobrze idzie. Są fani. Słuchaj, to jest ciężka praca, bo Basta to jest twój projekt, to jest twoje dziecko, to jest twoja marka. Tak. I ten okres był burzliwy, bo to ciężka praca, a teraz wielki sukces. Wiesz, to był okres wątpienia, chyba pierwsze półtora roku, tak prawdę powiedziawszy, zagraliśmy może wtedy dwa koncerty, pora. Przez pierwsze półtora roku, wiesz jak to jest, nikt zespołu nie znał. Co z tego, że ja byłam w branży wcześniej, co z tego, że ja kogoś znałam, a kto i piosenek nikt nie znał, ale ja wiele błędów popełniałam i potknięć po drodze było. I najtrudniejsze było to, że przychodziłam nieraz na treningi, rozmawiałam z ludźmi i mimo, że w sercu bałam się, czułam ten strach, to nie pokazać tego strachu, tylko po prostu ciągnąć i będzie... Przepraszam. Będzie mocno. Będzie zajebiście. Damy radę, będzie dobrze. No i musimy tylko pracować i musimy cały czas coś ze sobą robić. I przez półtora roku wyobraź sobie, że ci ludzie przychodzili tydzień w tydzień ze mną na treningi. Ja pewnie wiedzą po co, prawda? Ani koncertu, ani nic, ani, wiesz, tak naprawdę, no co, nie było Polo TV, ani wywiadu, więc przychodziliśmy dla samych siebie, tak naprawdę, dla siebie, my przebywaliśmy ze sobą, rozmawialiśmy, spotykaliśmy się czasami z kimś, ale no co. No ale jak widać, praca popłaca, bo jest sukces i tego sukcesu niekończącego się wam życzę. Przed nami pierwszy klip, piosenka, która dla ciebie jest przełomowa, ważna, bo tego wszystko się rozpoczęło. To jest pierwszy teledysk. Podchodzimy do tego sentymentalnie. Proszę nie zwracać uwagi na jakość. Piosenka pod tytułem To nie tak, my to nazywamy Obędzie. Zapraszamy. Nie tak to miało skończyć się. Do dziś pamiętam tamtą dzień. Nie potrafiłam, wybacz mi. Zatrzymać cię, trzasnęły drzwi. Czuję cię.
przecież tylko mój. Zraniłam cię dziś, już to wiem. Naprawię wszystko, proszę cię. Kolejny temat przed nami, bardzo ważny. Miłość. Jak poznałeś Andrzeja, twojego męża, powiedz mi? Wiesz co? Był jeden weekend, gdzie nie pojechaliśmy na koncert. Ja wtedy byłam u Zbyszka w zespole, w Fokusie. Nie pojechaliśmy na koncert. No i jakoś tak nie chciało nam się nigdzie wychodzić. Ale zadzwoniliśmy do znajomych. Przyholowali nas do Atlanty. A tam my zazwyczaj siedzieliśmy na restauracji, bo ja nie lubiłam na dyskotekę wchodzić, miałam tego przesyt dyskotek, a na restauracji to wiesz, czy zespoły zawsze się zjadą, czy tam znajomi ochroniarze. Rozmowy, było gdzie usiąść, gdzie posiedzieć, jakaś kulturka, no jakoś tak już wiesz, to nie kręciło mnie gdzieś tam stado, wiesz, ludzi, którzy mnie stratuje po drodze. I powiem ci szczerze, uwierz, ja powiem tak, nie było nic ciekawego i nie było na kim oka zawiesić. Przyjechało dwóch chłopaków, no i sobie siedzieli przy stoliku. No i my tak z siostrą siedzimy i tak jedna zawiesiła się na jeden, druga na drugi. Problem polegał na tym, że ja się zawiesiłam na mojego szwagra, a moja siostra na mojego męża. No i żeśmy tak uznały, że może by tak ewentualnie popróbować zwrócić na siebie uwagę. Tak żeśmy próbowały. No, udało nam się, tylko oni odwrotnie nas wybrali. I Andrzej zaczął podrywać mnie, a Robert Monikę. Skończyło się na tym, że ja dla męża w dowodzie wpisałam kredką do oczu, bo nie miałam czym, adres. Aha. A to były urodziny mojego męża, bo oni chcieli urodziny spędzić w Kiermusach. Kiermusy wtedy były zamknięte, po drodze już wracając, a nie będą jechać dalej, tam zostali, nie? No i my wróciłyśmy do domu, zapisałam adres i umówiłam się na kolację. Chłopcy sobie tak troszeczkę dopowiedzieli nawet, no kolację od razu, tak, ale ja nie tłumaczyłam się, że ja studiuję zaocznie, że ja po prostu późno wrócę z zajęć, prawda, że wcześniej nie mogę. No tak. Więc dostałam telefon na zajęciach, że czy to nadal aktualne, to nie wpadłam na tą kolację. No i tak się zaczęło. I tak wpadli, i tak. Tak, ale Andrzej jest do dziś. Andrzej jest do dziś, no ale ja mówię, no ja, ale dobrze, bo wiesz co, ze szwagrem to byśmy się pozabijali. Aż tak? Tak. Jednak wiesz, powiem ci tak, z perspektywy czasu doszliśmy do wniosku, że idealnie po prostu to wyszła ta rotacja. Witajcie ponownie. Prawdziwa historia Ewy Basty. Dziś tylko u nas w programie Gwiazdy Pro TV. Jak się masz? Tak jak parę minut temu.
Czyli dobrze. A przed nami bardzo fajna sytuacja, bo zdjęcia. Tu jest prawdziwa skarbnica prawdy, fajnych wspomnień i dobrych emocji. Zielony album, ja już wiem, tam są zdjęcia ślubne. Tak. Otwieramy. No proszę, biała suknia. Znaczy Maciek już wszystko przejrzał, kochani, tak, więc on wybierze te takie, na których wyglądam wyjściowo. Także za chwilę to pokażemy. O, proszę bardzo. Super, super, widzę, piękna suknia. Robiłam się trochę na indyjską księżniczkę, nie wiem, czy mi wyszło. Tak, wyszło widzę mi? Taką inspirację tutaj ten... Tak, tak. Jeszcze wtedy, słuchaj, no, schudłam wtedy, weszłam 43 kg, wiesz? Aha. Miesiąc przed ślubem tak poleciało ze mnie strasznie. A tak podobno jest z kobietami, że przed ślubem to wszystkie się stresują i wszystkie lecą w dół z wagą. To był stres wielki dla ciebie, ten ślub, te wesele? Ogromny, tylko... O, tutaj proszę bardzo, ja jestem i moje trzy druhny. No, widzisz? Proszę. Najmłodsza siostra, średnia siostra i szwagierka. Trzy moje druhny. Wiesz co? Czy wszystkie się stresują? Ja na pewno. Mhm. Ja na pewno. Tak naprawdę, wiesz, ja sobie obiecywałam, że ja się szybko nie ochajtam, że ja nie wyjdę za mąż za szybko, że ze mną to tak inaczej będzie niż normalnie i jakoś tak się nie udało. No. Mam też bardzo fajne dwa zdjęcia, które wcześniej... Jeszcze coś ci pokażę, no. Wyszukaliśmy. Oto Ewa, która ma lat 18, proszę bardzo. I tutaj zdjęcie z zespołem Viper, tak? Kostiumy tęczowe. Lepszy motyw. Proszę. Wow! Ale klasyk. Viper, tak. Daj mi słońce i oto Ewa Basta, tylko u nas, moi drodzy. To proszę bardzo, klasyk. No proszę, fokus jest. Tak. Plakaty, zdjęcia, wspomnienia. To wszystko tylko u nas w programie Gwiazdy Polo TV. Ewa, za momencik muzyka, a za momencik może my również pójdziemy na jakiś fajny spacer. Co ty na to? To propozycja? A jakże, oczywiście. No to zabieram muzyka. Go, słuchajcie, zabieram go na randkę na świeże powietrze. Idziemy. Idziemy? Chodź. Takie są fakty, to nie jest jedna bzdura. On demokracja, a ona dyktatura. I nie wiem czemu, podoba mi się jednak to. Wierzyłam w bajki, że żaba w cięcie zmienię. On jednak szybko wprowadził mnie na ziemię. I mimo wszystko całuję, może zmieni się. Mała prawda w nas jest, w połowie małe kłopotko też. Chyba to miłość, bo bezradny jestem wobec łez. Chyba to miłość, bo czekam, że kiedy zmienisz się. Pewnie byłbym już sam, lecz sama nie przytulisz się. Ewa, wiesz, do co ja ciebie najbardziej cenię? Nie. Za taką naturalność, że jesteś normalną dziewczyną, po prostu Ewą. I teraz dopiero nie to mówisz? No tak, słuchaj, jestem teraz w pięknych przestrzeniach, mamy las. No, zimno. Zimno, ale to jest cała ty, naturalna Ewa, która kocha takie klimaty, przestrzenie, drzewa, zbieranie grzybów, tak faktycznie jest? Wiesz co, może nie tyle zbieranie grzybów, bo ja przyznam ci szczerze, że jestem ślepa jak kret. Teraz mam soczewki, normalnie okulary, a na grzyby kiedyś jak chodziłam z rodzicami, to ja znalazłam grzyby, ja nie powiem, że nie, ale wtedy jak na niego wlazłam. Jak ty właśnie wspominasz swoje dzieciństwo, jako taki klimat właśnie bardzo ślankowy, luźny? Ja wychowałam się w miejscowości 80 km od Białegostoku. To są tereny, gdzie są las, Biebrza, obecnie jest Narodowy Park Biebrzański niedaleko. I co? Ganiałam po polach, ratowałam zboże sąsiadom, ściągałam wszelkie żywe stworzenie, jakie tylko można było mieć. Węże miałam własnego, oswojonego jastrzębia. No proszę. Dracula się nazywał. Tak, bo kosili łąkę, wiesz, i tam dały mi cynk dzieci, te morze dzieci, że koszą łąkę i tam jest gniazdo. Ja jednego takiego najbardziej, wiesz, wychowanego ratowałam. Łabędzie, które na przykład zimą miały poranione skrzydła, to na noc, na część zimy się zabierało. Bociany miałam, miałam malutką łasicę, miałam zaskrońca. Czyli cały zoo. Tak, ja do domu zawsze przyciągałam koty. No ja taki, wiesz,
Nawet oswoiłam świnkę. I chodziła, no to był ten etap, słuchajcie, to było jakoś tam, no jeszcze fala Emil do Drewutni, ten film taki kojarzysz? Coś takiego było, tak. Coś było takiego, bo jeszcze pamiętam, że to właśnie wszyscy tak kojarzyli, że za mną ta świnka tak pomyka jak za tym Emilem. Słuchaj, no. Nie masz brata, masz dwie siostry z kolei, tak? Łobuzice. Łobuzice. Ty byłaś tą najbardziej niegrzeczną? Najbrudniejszą. Takim... Tak? Najstarsza, najbrudniejsza. Ta, co do karcera, jak rodzice gdzieś wyjechali, rodzice wyjechali do Niemiec pracować, a ja zostałam z siostrami, z babcią i one po prostu stawały na rzęsach, żeby mnie zdenerwować, więc co robiłam? Zamykałam łazience na klucz. Ta waliłam drzwi, słuchaj, wali, a ja tak ne. Były sparingi? Były. Nie? Słuchaj, no ja nie, jedna mi uciekła kiedyś wieczorem, się schowała na podwórku, chodziłam do północy, szukałam. Skarżyły na mnie strasznie i było tylko tak, że ja bałam się, że tak powiem, pilnować ostrzej, no bo jak tylko rodzice dzwoni, to od razu było, wiesz, kabel. Taka sielankowa chwila, za nami piękne przestrzenie i teraz taki piękny temat. Za co byś chciała podziękować swoim rodzicom teraz w tym miejscu? Za dzieciństwo. Za najwspanialsze dzieciństwo, jakie w życiu można mieć. Za to, że ja byłam naprawdę szczęśliwym dzieckiem i to chyba po prostu po mnie widać, że ja jestem, wiecie co, to naprawdę to się przekłada później, jacy są ludzie, że ja jestem otwarta, nie zazdroszczę, ja mogę się dzielić wszystkim, ja mogę mieć ostatniej kromkę chleba, ja pójdę się nią podzielę, bo mi to sprawi frajdę. To mi, to jest taki mój własny egoizm, wiesz, że mi to sprawi frajdę, może po prostu mi będzie dobrze, no, że się podzieliłam. Za co? Tacie, za te wyjazdy na ryby. Wiesz, jak to trzy dziewczyny, to i się człowiek nauczył i na motorze jeździć, bo sobie składała motor sama w łezkę kiedyś tam z sąsiadem taty, naszym sąsiadem, to znowu w piłkę gramy, bo ja byłam taka chłopczyca trochę. Z kolegą w podstawówce to mieliśmy dwa gangi, on miał taki męski gang, a ja żeński. I jego nazywali słabym szczurem, mnie to każuwa motorowa. Więc tak, żeśmy, ale łomot sprawiałam chłopakom. Ja byłam, wiesz co, druga pod względem wielkości, taki mały knypek. No ale byłam strasznie zadziorna. Lałam się niemiłosiernie, słuchajcie. No, jednemu chłopakowi to oko podbiłam i coś złamałam. Nie pamiętam, ale wylądowałam u dyrektora. A teraz my lądujemy tam przestrzeń, dla was muzyka, a my się relaksujemy. My już się wybiegaliśmy, moi drodzy, gorące klimaty, tylko u nas przestrzenie. Tak. Fajna zabawa. Słuchaj, wybrałaś się poza miastem, bo niby Białystoka, tego miasta tu raczej nie widać. Ja się wychowałam, słuchaj, u mnie było zawsze zielono. Dużo, tak jak mówiłam ci, no dużo zwierząt, dużo zieleni. Wszystko, co żyło, to mnie gdzieś tam schroni. Łapałam motylki, przyznaję się. Przepraszam. Ale to są takie fajne sfery, bo wiesz, scena to scena. Tam jest impreza, jest publiczność, jest zupełnie inne życie. Twoja praca to jest praca. O niej dzisiaj jeszcze pogadamy. No. A tu jest czas na relaks. Spacery z mężem, nie wiem, biegasz z psami, jak wiesz, to wygląda na dzień? Ja przyznam ci szczerze, ostatni raz, 2 lata temu weszłam w trasę. I tak naprawdę, jak dzisiaj szliśmy, to patrzyłam się pod sobą, co się pozmieniało. Maciek nawet się śmiał, taka szopka stała. O, się śmiał, że to rezydencja baz. Tam domówki są leśne. Domówki leśne. Nie, 2 lata temu ostatni raz tu weszłam, a tak naprawdę chodziłam tutaj z pieskami na spacer z siostrą. Tutaj patrzyłam, wiesz, jak tylko się wprowadziliśmy, to patrzyłam, co, jakie grzyby są. Tą działkę w ogóle, jak zobaczyłam, do Andrzeja. Mówię tak, słuchaj, jechaliśmy jakoś tam z pomiaru czy coś takiego, do niego mówię tak, mówię, chodź, kupimy, mówię, działkę. Nie stać nas było jeszcze na dom. Mówię, chodź, kupimy, mówię, przy ziemię, mówię, jeść nie prosi, nie? Ona będzie leżeć i mówię, kiedyś, wiesz, kupimy, to się pobudujemy, to były jeszcze tak dobre czasy. Taka hossa,
jeżeli chodzi o budownictwo, więc w miarę tak się zaczęło nam układać. No i tą działkę kupiliśmy, słuchaj. Ale jak kupiliśmy działkę, to był moment, tylko jak zaczęły się fundamenty. No i co, no i tak to weszło. No i tutaj te miejsce, ja się zakochałam. Był moment, że nawet myśleliśmy, że wiesz, sprzedamy ten dom, bo się okazało, że kurde, za duży dla nas jest. Że gdzieś, wiesz, może bliżej Białegostoku, ale to było chyba tak pół roku. Ja mówię, nie, już korzenie zapuściłem. Zapraszamy wszystkich do Białegostoku i do okolic, bo jest tu pięknie, cudownie, można pobiegać, poszaleć i złapać świeże powietrze. Orła zaliczyć też. Pozdrawiam wszystkich gorąco, przed nami kolejny klip Basty, coś fajnego, tanecznego. Zobaczcie z nami. To mi się nie zdarzy, chwalisz się, a ja cię rozkocham, ja to wiem. Przyznam nieskromnie, należysz do mnie, nie opieraj się. Moim królewiczem staniesz się, z rzadki cię przemienię, całuj mnie. Złote kajdany, mój ukochany, już dla ciebie mam. Jeszcze o tym nie wiesz, już wybrałam ciebie. Tak, taka piękna przyszłość czeka nas. Ty będziesz pracował cały czas. Dasz mi pieniądze, dzielę i rządzę. Ty masz za to mnie. Gwiazdy, gwiazdy, Polo TV. A przed nami bardzo ostre cięcia, tylko u nas w programie Gwiazdy Polo TV. Ponownie z nami oczywiście Ewa, witaj. Cześć Maciuś, wyściskałabym cię, ale już to zrobiliśmy. Słuchaj, jak to jest u ciebie z tymi ostrymi cięciami? W życiu tak jest konkretnie właśnie, zawsze ostro? Do nie, przodu? Nie, znaczy wiesz co, no, ostro to jest w salonie, tak. Ostre cięcia są w salonie, a w życiu to jak potrzeba, jak nam wyjdzie. A my jesteśmy teraz w salonie w Białymstoku, salon Déjà Vu, miejsce nietypowe, tego Gwiazda Muzyki Disco. Tym razem tutaj, jako właścicielka tego właśnie salonu. Tak. Jakieś jeszcze pytanie? No właśnie, jak to się stało, powiedz mi? Wiesz co się teraz stało tak. Zaczęło się od tego, że z mężem zaczęliśmy działać w budowlance. Ja nie do końca się tam czułam, bo... Kobieta tam... w budowlance, jak to możliwe? No możliwe, duże kobiety z budowlance. Może nie dużo montuje rolety, może nie dużo jeździ na pomiary. Jedyne to z tego, lubiłam to po prostu doradzać klientom. Na przykład, wiesz, jakoś urządzać czy coś takiego, to tak. Wycen nigdy nie lubiłam. Nigdy nie lubiłam wycen. I nie czułam się w tym dobrze. I wyszła tu taka sytuacja, że kolega miał salon do sprzedania, bo wcześniej ten salon jeszcze czuł się obok. Miał do sprzedania salon. Summa summarum, żeby się nie zagłębić w temat, kupiliśmy ten salon i ja po prostu przeszłam tutaj, tu jest moje królestwo, tu jest mi dobrze, tu jest mi ciepło, ja się tu mogę rozmnażyć. Tak, ty się relaksujesz, przychodzisz po koncertach często. Przed koncertami, po koncertach zazwyczaj następnego ciężko dnia mnie może. Dobudzić, tak, ciężko mnie dobudzić, a przed koncertem tak, dziewczyny, dzisiaj na przykład zanim przyjechaliście, to śmieliśmy się wszyscy, że to trzeba by było nagrać, bo było tak. Iza robi mi włosy, Magda w międzyczasie paznokcie, Asia gdzieś tam kropelki powiedzmy do oczu, także jeszcze dwóch dziewczyn nie było, ale na pewno by się coś znalazło, żeby w międzyczasie coś robiły. Jesteś liderką formacji Basta, tutaj jesteś liderką tego salonu, szefową. Jaką jesteś szefową, powiedz mi? To zaraz się zapytamy dziewczyn, ja nie umiem tak o sobie mówić, słuchajcie, no nie potrafię, no. Głupio jest tak o sobie opowiadać. Ja nie czuję się szefową, wiesz, to może parę razy w miesiącu jest jakaś sytuacja, że ja może postąpię tak jak szefowa, że to po mnie widać. Kiedyś jak przychodziłam do salonu, ja nawet się nie stroiłam za bardzo, bo jakoś tak ciążyło to na mnie, ciężar taki czułam, że wiesz, presję, że szefowa, ja się nie mogłam odnaleźć, to klientki pytały się, czy ja tutaj sprzątam.
Także tak to wyglądało. My tu gadu o salonie, o fryzjerstwie, o muzyce, o zabawie. To teraz czas na muzykę, tylko u nas. Jaki klip specjalnie dla widzów Polo TV wybierzesz teraz? Maciuś, jesteś tak słodki, kochany, że dla ciebie Malena. Malena, cudownie. Marcinę, dla państwa też. Basta, zobaczcie sami. Malina. Nie kłam już, kochanie, to ciebie kręci. Jestem dobra, przyznaj, nie wstydź się. Teraz moja mała, zagrasz inaczej w los. Miller, Ewa Basta i Malina. Pamiętam ten dzień, niezwykły, bardzo długi dzień zdjęciowy, jeśli chodzi o produkcję tego teledysku. Duet też chyba bardzo fajny, sprawił się niesamowicie. Wiesz co, dużo już było pytań na ten temat, prawda? No bo rozmawialiśmy i chyba w niejednym programie, ale chciałabym, żeby widzowie może po raz pierwszy teraz właśnie przy tobie, Maciuś, usłyszeli jedną rzecz. Malina, to jest klip, który zmienił tak naprawdę tor formacji Basta i ja za to Marcinowi dziękuję. Dziękujemy tak. Ci bardzo, Marcinie. Ja tobie dziękuję również za tę piosenkę, bo to piosenka, która wojuje w dyskotekach, klubach i nie tylko, w całej Polsce. Wracam do tematu fryzjerstwa, salonów kosmetycznych i ciężkiej pracy. Obserwuję ciebie, jesteś prawdziwą wilczycą. I teraz specjalnie dla was, moi drodzy, niespodzianka u nas w programie Gwiazdy Polo TV. Pokaż rękę swoją. Wczoraj. Dlatego jeszcze taki trochę czerwony. Tak, jeszcze trochę taki czerwony, jeszcze taki bardzo wyrazisty. Oto tak. Od tatuaż, wilczyca. Tak, tu będzie mikrofon, tak, to będzie tak, wilczyca. To będzie, tak. I to jeszcze... jest pierwszy. Nie, to nie jest pierwszy. A co, mam drugi też pokazać? Drugi to później pokażemy. Ja się wstydzi, no się nie wstydź, nie krępuj. Ja jestem bardzo taka, wiesz, bezpośrednio. Dobrze, mogę zaraz... ci pokazać ten tatuaż z tyłu. To zaraz się odpoczynę na takim Zestresowałam go, on fajny jest normalnie. Słuchajcie, wilczyca, Ewa Basta jako wilczyca, jako kobieta, która walczy o swoje stado, która jest silna, tak jest z derwicią. Sforę swoją. Tak, idzie do przodu. Są, wiesz, są momenty, kiedy jest trudniej, są momenty, kiedy mam powera, ale tak naprawdę zawsze wiem, że muszę dać radę i to może to jest w tym cwancyk. Raz, dwa, trzy. Woda się leje, zabiegi fryzjerskie, kosmetyczne i nie tylko. I gorące informacje o Ewie Baście, tylko u nas w programie Gwiazdy Polo TV. Obok mnie Iwona, Iza, Magda, ekipa salonu Deja Vu. Cześć dziewczyny. Hej, hej. Słuchajcie, dzisiaj mówimy o Ewie. O Ewie jako kobiecie, artystce i szefowej. Jak ona jest szefową, powiedzcie mi tak szczerze? Z prawą ręką na sercu. Z prawą? To tak. Dobrze, się nie mylę. No Ewa jest osobą szaloną, jest jako szefowa, jest, no myślę, że jest dobrą szefową, wiadomo, wymaga. Czasami gdzieś tam kogoś tam przypiłuje, jak wiem, no ale to zdajemy sobie sprawę. Czyli wie, czego chce, jest konkretna? Madziu? Tak, jak najbardziej. Na pewno też to jest osoba, której brakuje doby. Ciągle jest spóźniona, notorycznie co najmniej jakieś 20 minut. Tak, ale już się do tego przyzwyczaiłyśmy, więc zawsze z taką nawiązką troszeczkę zostawiamy czasu. A i ciągle wisi na telefonie jeszcze. Tak. Śpiewa czasami. Nie ma czasu, bo wisi na telefonie. Śpiewa. Zdarza się, że śpiewa. Słuchajcie, obserwuję was tak z boku. Jesteście ekipą znajomych, przyjaciół i ta relacja między Ewą a między wami też jest taka bardzo luźna, tak? Tak, ja to widzę osobiście. Znaczy, kiedy musi być szefową, wtedy jest szefową, kiedy jest naszym przyjacielem, wtedy jest przyjacielem. A przed nami muzyka, konkretnie teraz ja mówię, jak szef Gwiazdy Polo TV, Basta. O tym dziś mówimy, zobaczcie sami. Już nie zatańczy dla mnie, ktoś obiecał mi, a teraz śpi, już się
TV. Niespodzianka, niespodzianka, kochani. Czas na trening na programie Gwiazdy Polo TV. Asia do nas dołącza, czyli 1/4 Basty. Ewa już, ładniejsza, nie? No tak samo ładna jak ty. Słuchaj, teraz czas na... Na sport. Sport niezwykły. Boksy i basta. O co kaman, o co chodzi? Wiesz co, swego czasu chciałyśmy trenować, bo my jesteśmy troszeczkę takie leniuszki, że sami nie możemy się zmobilizować, a to jest najlepszy trener na świecie. Jak wycisk na, spuści nam na przykład na zaprawce, na takim, wiesz... Rozgrzewce takiej, na rozgrzewce, to my na czterech możemy sprawdzić. Na czterech, no nigdy nic takiego. Kondycja wzrasta, słuchaj. No, tak, to po prostu tak. Lajcik dla. Chociaż uruchamia się, wiesz co, w pewnym sensie nieśmiertelność, bo jak ktoś się... Wiesz, można powiedzieć, że nie potrzebujemy ochrony. Problem. You have a problem. Gladiator w białym stoczu. O właśnie, masz już obstawę, zobacz. Słuchajcie dziewczyny, a propos tej walki, bycia waleczną, bo tak naprawdę taka mało kobieca sprawa, boks, czy też bardzo kobieca? Dlaczego? Nie, tak. Zbędną energię, tak? Można się naprawdę odstresować. Wiesz co, człowiek wychodzi jak pies zmęczony, ale szczęśliwy. Psychicznie, taki wiesz, na maksa rozluźniony. I druga sprawa, nas nie rajcuje coś takiego jak, wiesz, fitness na kubkach. No nas to nie kręci. My jesteśmy może za silne dziewczyny na to, nie? Chyba tak. Słuchajcie, tworzycie zespół. Kiedyś do nas na trening? Wpadnę kiedyś z przyjemnością. W dresach, to ma być. Tak. Słuchajcie, tworzycie zespół, a tak naprawdę prywatnie jesteście przyjaciółkami, tak? To jest praca i forma przyjaźni. My spędzamy ze sobą 7 dni w tygodniu, 24 tak na dobę. Wiesz co, nie znam, ze 4-5 godzin dajmy sobie na oddzielny sen. Ja spędzam z nią więcej czasu, tak? Niż z własną rodziną. Z własną rodziną, z chłopakiem, także... Ja powiem szczerze, że ja z nią spędzam teraz więcej czasu niż z mężem. Dobrze, to trenujemy w takim przypadku. Moc, energia, dziewczyny startują, za momencik również muzyka. I niech muzyka i sport będzie z wami. Moc, energia i najsilniejsze kobiety disco polo. Ewa, Asia, jak było? No, dla nas tutaj jest zawsze rewelacja. Klub Gladiator, który zrobił z gladiatorki. Często wypada się w ciągu miesiąca, w ciągu tygodnia, na jakieś treningi? Wiesz co? Jak się udaje, to 2 razy w tygodniu, tak. Ale jak nie, to raz. Zazwyczaj, wiesz co, nie ukrywam, wolimy na przykład nie techniczne, a bardziej siłowe rzeczy. Słuchajcie, w salonie fryzjerskim, w salonie déjà vu kosmetycznym pokazywaliśmy wilka na ręku. Teraz czas na wilka naszej... Aha, no tak. O, to jest ta niespodzianka, moi drodzy. Prawdziwa wilczyca. To jest drugi tytułaż. Bolało tutaj na plecach, powiedz mi. Tak, tutaj wiesz, czułam, ale nie to, że strasznie, tylko trochę czułam, a tutaj musiałam się teraz zabezpieczyć, no bo drugi dzień, a żeby jednak nie zainfekować, także trochę taka foliowa chodzi. Kochani, z bólem serca, ale muszę to powiedzieć, nasz program powoli dobiega końca. Było bardzo miło być tak, z wami. Tak, my znakautujemy zaraz prowadzącego w waszym imieniu, drodzy państwo. Tak, za to smutną wiadomość. Ale my widzimy się wkrótce w telewizji Polo TV, bo wiem, że nowy teledysk, to już wkrótce? Tak, wkrótce, ale nie będziemy zdradzać niespodzianek i żeby, nie wiem co, nie wydusisz tego z nas. Dobrze, tak będzie wkrótce, trzymam kciuki. Garda mała. No dziękuję wam za cudowny dzień. Ewa, kobieta wilczyca. Asia, kobieta niezwykle zorganizowana. Taniec, muzyka i prawdziwe kobiety. To wszystko dziś u nas w Telewizji Polo TV. Dziękuję wam serdecznie, dużo miłości, zdrowia, szczęścia i wielkich przebojów od całej ekipy Telewizji Polo TV. Dziękujemy. A my widzimy się za tydzień w sobotę punktualnie o godzinie 18. Do zobaczenia. Maciuś, garda. Nie, lepiej garda. Nie. Garda.